Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dark. Mamy tutaj jakieś w sumie... Nie, dziwo, którego ja nie ogarniam. Nie jest to miejsce, które chciałabym zobaczyć teraz. To nie to, może tutaj. Nie, tu jest samochód. Kurde, ja nawet gdzieś przed chwilą wydawało mi się, że mniej więcej wiem, jak to może wyglądać. O właśnie. Spróbujemy tak, tak. To jakoś wyciągnąć sobie. Dobra, to puszczam. Teraz tak. Tak i... Czy mi się uda? Tak, tak, moi drodzy, mamy klucze do samochodu, który był chyba tam właśnie. I gdy go otworzymy, to co mamy tu? Dobra, czyli tak, zobaczmy tutaj. Nie no, tutaj to już nic nie ma, czyli to nas nie będzie jakoś specjalnie chyba zajmowało na razie. Dobra, może ja spróbuję się teraz uporać jeszcze raz tą zagadką, bo prawdopodobnie trzeba będzie ją jakoś wreszcie ogarnąć. Aha, dobra, pewnie teraz trzeba z innej strony obrócić świat. Tyle. Zaraz, nie. Tak, tak. I może teraz mi się uda. Bo mamy teraz... O, właśnie. Pek, pek, pek. Nie? Cholera. Cudownie. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Szybko, szybko, szybko. Ojej. No nie. O, cudownie. Super. Ja to robiłam jakoś głupio, czuję. I mamy kolejną odciętą rękę, jej! No dobra, czyli... Z tym chyba możemy iść do... tego miejsca. Tylko, że to nie będzie aż takie łatwe chyba. Zaraz. Nie bardzo... Wiem, jak to... To znaczy mechanizmu tego nie bardzo roz... Nie bardzo ten mechanizm jest, jak dla mnie, logiczny. To są... Te są zamknięte. O! Nie! Jak to może być? O, super! Nie wiem, jak ja to zrobiłam. O, cholercia. Tu jest przeciwnik i... Mogą się tu schować. Super, ale on jest przerażający. Wygląda trochę jak jakiś, nie wiem, psychol albo... O, wiem, wiem, wiem. Połączenie jakiegoś psychola z pielęgniarkami z Silent Hill. Dobra, to szybko. Lecimy, 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 lecimy. Nie wiem dokąd, ale lecimy. Rąsia. I coś tu możemy otworzyć. Pytanie, co? O, zegar. I wskazówka zegara. Do czegoś nam się na pewno przyda. Nie wiem do czego, ale... Wow! Spokojnie, znowu musimy chyba... Tak. Wrzucić na luz i na pewno się nie spieszyć. Poprzedrzeźniajmy go za to trochę. Nie, dobra, mogę już się schować? Mogę. Okej. Nie no, zobaczcie, jak ta gra wymaga na mnie, wiecie, dbanie o swoją cierpliwość i naprawdę wspinam się na wyżyny tego. Dobra, teraz rozumiem, szybko możemy czmychnąć, brama otwarta i mamy już te wszystkie rączki. Teraz nie, to już robiłam. Nie wiem. Chyba
Jeszcze jedna jakaś nam została. Ojej. Do tego wcześniej nie miałam. To musimy chyba teraz coś z tym zrobić. A no musimy. Tak. Tak. Aha, dobra, już wiem. Już chyba w miarę rozumiem, o co chodzi. Znaczy musimy tamte kółeczko tym jakoś wsadzić. Czyli tego nie możemy ruszyć. Okej, okay, nie, to nie. To ruszymy tym. Tak. Góra. No, powiedzmy, że to się będzie środka trzymało. Tak. I co, w bok? Nie. Nie mogę w bok. Ale to by pasowało mi, tylko że... No, nie bardzo chyba jednak. Tak. Spróbujmy. Góra. Nie. W dół tylko mogę. Ale chamstwo. Zaraz. A jak zrobimy tak... No i nie, w górę tak nie ruszę. Mogę tylko troszeczkę w bok. Tak. No, przyznaję, że to jest takie trochę utrudnione dziwnie. Robię jak mogę. Jak najbardziej na czuja to niestety. Jejku. Zaraz, a jakbym... O, może teraz. Jest! Jest, jest, jest! No, czyli co? Coś mnie tu czeka? Nie. Tylko ta martwa ręka sobie grzecznie na mnie czeka. Więc jak rozumiem, już mamy... Co? Skoczyć tu i... Te ręce w odpowiednie miejsce wsadzić. Ręce, pęce w której ręce? Dobra, to tylko jeszcze pozostaje najważniejsze pytanie. Gdzie to było? Już pytam? Tak, tutaj. Rąsia? Nie no, nie wiem. To, jak to wszystko jest w tej grze zrobione. Takie to pokręcone, że hej. Czyli co, tutaj mamy iść. Też... Jeszcze coś mi się kojarzy, to znaczy jak patrzyłam ogólnie w tej grze są też jakieś znajdźki, które możemy znaleźć. Jakieś strony z czegoś? Nie wiem w zasadzie. O! No właśnie, jakieś strony. I już zobaczcie, jedna jest, czyli co? Pewnie inne zgubiłam w tych wcześniejszych tam poziomach. I znowu lądujemy w mieszkanku i jest zapis. Dobra, czyli... Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że znowu idziemy spać. I tym razem... Jesteśmy... Nie wiem gdzie. Dobra, co mamy z tym? Aha, kabelki sobie tak musimy przekręcać. Jakiś amfiteatr czy opera, nie wiem co to będzie. Coś tu nie zadziałało. Co to? Ojej! Dobra, już rozumiem chyba. Zaraz, najpierw jakoś może... Pyk, pyk. Dobra. Zobaczymy w ten sposób. Tak, tak, tak. Trochę tu bliżej podeszłam. Okej, to wszystko zaczyna się robić bardzo namieszane. Że aż coraz mniej to ogarniam. Tu coś było. O właśnie. O nie, 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 nie. Ja nie chcę. Ja nie wiem, co ja mam zrobić.
Teraz tu jest jakaś winda. Tu jakaś żaróweczka. Zaraz. Co ja mogę z tym zrobić? Mogę wjechać sobie na górę, ale to mnie jakoś tak chyba nie uszczęśliwia. Tam. Nie. A jak to przemieszczę w ten sposób? O! Takie coś zrobiłam. Co mi to da? Dobra, mogę żarówkę przemieścić. Teraz to. A, i dzięki temu. A ja sobie krzywdy nie zrobię, jak włączoną żarówkę wezmę? Nie, najwidoczniej nie. No, to chyba dół. Jak rozumiem, mam tu już wrócić. Zaraz. Tutaj. Tak? Co ja tym robię? Aha, że w ten sposób. Nie no, mogą tylko tak jakoś tu iść. Ściana, tędy. Nie wiem, to mi jeszcze nie działa chyba. Mogą na przykład jakoś w ogóle... Aha, tutaj mogę w ten sposób. Tu jest prąd włączony, nie całkiem. A tutaj coś jest. Zaraz. Oś mi tutaj nie gra i nie pasi i w ogóle nie wiem. Tu coś jakoś też nie bardzo. No dobrze, zobaczymy tak. A to? Nie no, to nie działa, to tutaj wracam. Dobra, czyli zobaczmy jeszcze raz tutaj. Tak. No dobra. To jakoś spróbujemy może tam. Tak. Nie wiem. Skoro w zasadzie wszystko już stamtąd chyba wzięłam. No dobra. Nie no, on może to tylko zrobić. No, wróćmy tutaj, może tędy. Mogę tak i tu gdzieś. To by w miarę logiczne było, bo nie było mnie jeszcze tutaj właśnie. Tylko, że też tutaj wydaje mi się, że nie mam wszystkiego, co bym sobie życzyła. On patrzy, że może iść tylko tu. Czyli co, ja jeszcze tam wszystkiego nie zrobiłam? No to dobra, trzeba obszukać chyba jeszcze ten teren w takim razie. Dobra. Nie wiem, czy on stąd tam jakoś zawrócić? Tak, coś ja tutaj podziałałam w ogóle. Nie no, tu nie wrócę. Mogę, okej. Nie wiem, dokąd ja biegnę i... A! Podniosłam sobie węża. Okej. Jakby to dziwne nie było, to... No, dobra. Aha, tu nie. Mogę tu... Jej! Ta mechanika tego już w ogóle robi się tak pokrętna i naprawdę się tak obkręcamy tutaj, że... Nie. Nie tu chyba miało być. Teraz, gdzie ja mam teraz iść? Dobra, to teraz spróbujemy tam w miejsce to właśnie. A czy ja? Nie, tu żaróweczki nie wsadzimy, ale połączymy. Dobra, no wąż może nam jak widać kabelek zastąpić.
Ale tam ja chyba w żaden sposób nie przejdę. To jest zamknięte. Dobra, to jakoś dziwnie działa tu. O! Okej. Mamy maskę. Jak rozumiem, z maską trzeba coś będzie mądrego zrobić. Tylko, że ja tak średnio ogarniam, gdzie i co. Zaraz. Tak? Nie wiem. Zaraz. Jak będą próbować iść w zupełnie innym kierunku, czyli tam, to chyba warto właśnie ten prąd jakoś tu przemieścić. O, coś mi się podświetliło. Maskę pewnie mamy w obraz wsadzić. Albo ją włożyć. Piękna maska. A nie może się do nas przodem ustawić. A coś ciemno jest. Dobra, to rozumiem, że... O cholera. Pomieszczenie z maskami, które chyba mnie obserwują, co? Dobra, to jest podświetlone i... I co ja z tym zrobiłam? Nie bardzo wiem. To? Co się stało? Co się dzieje? Zaraz. To już wygląda jak koniec poziomu. A ciekawe, czy mogę jeszcze... O! Mogę sobie jeszcze tutaj coś zrobić? Poszukać? O! Mogę otworzyć drzwi, dobra. Nie no, zaraz jak wezmę i się zgubię, mamy co? Kolejną stronę dziennika. No dobra, tylko teraz już bym chyba chciała... Bo wydaje mi się, że na każdy poziom jest jedna strona, więc jak rozumiem dobrze, to już tu powinno być wszystko. I co? Kolejny poziom? Okej, czyli rozumiem, że jesteśmy cały czas w tym samym mieszkaniu. Mieszkanie się raczej nie zmienia. Czyli co? Do kolejnego snu wchodzimy. One się robią coraz bardziej złożone i tak szczerze mówiąc, ta mechanika cała robi się coraz bardziej pokrętna. Znowu jesteśmy na jakiejś ulicy i... oj, znowu zegar jakiś namieszany. Wow, możemy przeskakiwać. Tu jest jakiś safe. Dobrze, że do niego żadnego szyfru nie trzeba było szukać. Taśma. Ojej, ojej, coś się dzieje złego chyba. Jesteśmy, jak rozumiem, w pociągu. Rozumiem. Tam. No pięknie, pięknie. Teraz. Jak to jest takie ruchome, to to będzie... Chłopiec w torbie na łbie. To będzie naprawdę chyba utrudnione. Zaraz, co my tu mamy? Jakąś szafkę, tylko że my tej szafki nie mamy na razie czym otworzyć. Zaraz, tu coś jeszcze było. Nie, tego też nie otworzymy. Ale tu jest jakaś kolejna dźwignia. Nie wiem, z czym to zjeść. Tutaj coś możemy wziąć? Co to? Panel ośmiokątny, co? Dobra, mamy go. Nie. No to jak nie, to nie, ale... dobra, tędy nie przejdę, tędy też nie. Może tu coś? Już w sumie nie wiem, czy ja tu... tam coś zebrałam, czy nie, tu jeszcze coś. Jej, ja się już pogubiłam strasznie. Nie no, wracam chyba do początku, bez sensu. No. Nie, ja tu nie chcę być. Ja nie wiem, gdzie jestem. Ja się już zdążyłam znowu bardzo pogubić. Brawo ja. Nie, teraz tu. Nie, czy tutaj. Tu nic nie mamy, czyli tak. Wracamy gdzieś tędy.
No nie mamy za wielu opcji, chyba z tego co widzę. Mogę. O, mogę jeszcze tutaj przejść, ale to mi też nic nie daje chyba. O, tu coś jest. Kluczyk! Kluczyk do szafki pewnie tamtej, której wcześniej nie mogłam otworzyć. Nie, tu był panel. Gdzie była ta szafka? Nie, ja już się gubię za bardzo. Dobra, kluczyk. Wow, wreszcie mi się coś chyba udało. Fajnie, korkociąg. Dobra, czyli tu mamy dalej jakąś drogę i coś tutaj. Piec, z którym chyba nie możemy na razie nic zrobić. No dobra, mówi się trudno. O, jakaś cudna zagadka, jak widzę znowu. Aha, taśma. Taśma wystarczy, by kabelki coś zrobić. A, czyli co? Klasyka gatunku, z tego co widzę. Aha, no. Nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać chyba. Zaraz, to by trzeba było jakoś... O! No dobra. I to? O, skrzyneczka, skrzyneczka. Nie chcemy przegapić skrzyneczki, ani tego, co jest w środku. Zabawkowe pianino. No dobra. A tu mogę coś zrobić? Chyba nie na razie. A to? Dobra, tu jeszcze coś widzę. To mam. Nie wiem, coś z tym zrobić chyba. Ale i tego czegoś nie mam. Czyli na razie co? Dziwne to jest jakieś. Ale mogę też tam przejść. No dobra, to na razie zobaczmy, co mi to da. Co to jest? Wow, wow, cholera, cholera, au! No pięknie, nie! Aha, dobra, rozumiem, czyli tu jest przeciwnik. Ojej, czy ja mogę... Ja się tak przed nim schowam? Tak? To na tym będzie polegało? Czy on mnie zauważy? Bo przecież w świetle stoją. Znaczy, wiszę do góry nogami w sumie. Znaczy, głową do góry. Dobra, mogę tu jakoś przebiec. I co mamy? Mam węgiel. Super. Oj, to może jednak przeczekam. Tylko to też jest dosyć dziwne, bo w sumie chowamy się przed tym czymś w świetle. I to, jak widzę, pomogło. Okej. Okay. Aha, czyli co? Przed tymi wszelkimi stworami chowamy się w świetle, czyli na odwrót niż w ciemności. No w sumie, biorąc pod uwagę, że kierujemy postacią pogrążoną we śnie, no ma to jakiś sens, nie powiem. Teraz nie wiem, gdzie mamy wrócić. Tam do pieca i ten węgiel jakoś wsadzić, czy co mamy zrobić? To by chyba miało jakiś sens. Tylko czy ja pamiętam, gdzie był ten węgiel? O właśnie. Zobaczmy może. Tylko że nie mamy niczego, co by nam tu z tym węglem pomogło coś zrobić. Dobra, to chyba trzeba wykombinować, dlaczego nam się pianino może przydać. Nie wiem, nie mam w sumie na to żadnych jakichś... tu jakaś ściana... Nie wiem, co ja mogę zrobić z pianinem zabawkowym? Nie no, tu był ten stwór, od którego tak cudownie uciekłam. Nie no, tu znowu jest ta ściana głupia.
Czyli, dobra, jedyne co mi do głowy przychodzi, to czegoś szukać. Tylko czego? No dobra, tutaj. Nie wiem, nie wygląda mi to na nic takiego jakiegoś, nie wiem, logicznego. Dobra, to był ten piec. Po piecu nic mi nie ten... O, mogę coś zrobić. Mogę położyć pianino tu. Fajnie. Tu mogę coś zrobić, się przemieścić. Wow! Zrobiłam dziurę. Grzybki! Trochę jak w Alicji w Krainie Czarów się poczułam. Dziwne miejsce. O, cholera. Straszny potwór. Na szczęście nie jest nagi. Ma stanik. I opaskę na oczach. Dziwne odzienie. Spokojnie, spokojnie. Czy ja mogę to zgarnąć jakoś mu sprzed nosa i spierdzielać? Tak. Łaaa! Cholera jasna! Czemu to mnie dorwało? Ale to głupie. Dlaczego? Dobra, czyli raczej bieganie nie jest tu wskazane. No to dobra, mam opcję skradania się. To ją wykorzystam. Wow! Teraz od razu mnie zgarnął. To jest dziwne. No nic. Mogę tu podejść na spokojnie. Dobra, czyli spróbuję być jak na... No nie no! Ja trochę nie rozumiem tego, jak to coś działa. To znaczy, dobra, to na pewno mnie nie widzi. Może natomiast mnie chyba wywąchać. To popatrzmy, jak to się rusza. Czyli tak, to ma taką sekwencję, że sobie siedzi i tyle, że siedzi. To się trochę nachyla. Spokojnie, spokojnie. Mogę to podkraść? Okej. Okay. Okej, okay, po cichutku, po cichutku. Wow! No nie, jak ja mam ten dynamit stamtąd wykraść? To jest trudne, bo ten stwór jest taki jakiś, nie wiem, strasznie nieobliczalny. Znaczy, bo ja wiem, czy mogę jakiegokolwiek tu stwora nazwać obliczalnym. Nie no, to się za bardzo nachyla chyba teraz. Poczekamy, aż się wyprostuje. O! Dobra, spokojnie. Nie no, to się nachyla cały czas na tym wózku inwalidzkim. Teraz tak się uspokoiło, czy nie? Dobra, tryb, tryb, tryb. Czy ja już mogę biec? Czy to już mnie nie dogoni? Spróbujmy. Spróbujmy stamtąd uciec i miejmy to z głowy. Ha! Dobra, udało mi się. Czyli teraz znajdźmy tą jakąś ścianę właśnie chyba. Nie. Już teraz... No kurde, gdzie ona była? Tu? No dobra, tutaj chyba z lewej gdzieś? Chyba tak. A może już mi się wszystko popierdzieliło kompletnie? Nie wiem, no ale wydaje mi się, że ja już nic nie wiem. To jest jakieś dziwne. Tak, to było tu. Tylko co mi po tym, że ja wsadzę ten tu dynamit, jak ja nadal nie mam nic do wysadzenia tego czegoś. No dobra, z tym zmierzę się chyba w kolejnym odcinku, a na razie tu zrobimy szybkie cięcie, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!